10 postaci LGBT w kulturze. Armand, wampir, postać fikcyjna z serii Kroniki Wampirów. Otóż Kroniki Wampirów to cykl powieści, które opowiadają historię wampirów od czasów pierwszej królowej wampirów, Akaszy, do czasów współczesnych. Głównymi bohaterami, na dziejach których koncentruje się fabuła powieści, są Lestat, Louis, właśnie Armand, David, Marius, Claudia i Pandora. Powiązane z Kronikami Wampirów są także cykle Nowe Kroniki Wampirów i Dzieje Czarownic. Otóż w kanon Kroniki Wampirów wpisują się m.in. Wywiad z Wampirem czy Królowa Potępionych. Sam Armand jest przedstawiony jako osoba bardzo oddana Bogu, przynajmniej za życia. Po przemianie wampira zaczyna romansować z różnymi wampirami tej samej płci, między innymi z Danielem czy z Mariusem. Theodore T-Bag Bagwell, grany przez Roberta Knepera. Postać z serialu telewizyjnego Skazany na śmierć. Theodore Bagwell jest rasistą, kanibalem oraz pedofilem i ma niezwykłe skłonności do agresji. Został skazany na dożywocie za wielokrotne morderstwa. T-Bag urodził się w skarzi rodczego związku ojca i chorej na zespół Downa córki. W dzieciństwie był wykorzystywany seksualnie przez swojego ojca pedofila, także zmuszany do ciągłej nauki, gdyż jego ojciec widział Theodora jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do więzienia trafił za gwałty i zabicie 6 studentów z Alabamy. Pożegnał się z wolnością dzięki kobiecie, którą kochał. W więzieniu Fox River Bagwell ma opinię niebezpiecznego, zboczonego szaleńca. Jest on niereformowalnym przywódcą grupy więźniów. W serialu powiedziane jest wprost, że jest biseksualistą. Federico Corleone, postać fikcyjna z cyklu powieści Ojciec Chrzestny autorstwa Mario Puzo oraz trylogii filmowej, był synem Vita Corleone. Fredo Corleone był postacią drugoplanową w powieści i pierwszej części trylogii. Większą uwagę poświęcono mu w powieści Powrót Ojca Chrzestnego. Jego praca na rzecz rodziny Corleone ograniczała się do urządzania przyjęć. Mimo że był synem Dona Vita Corleone, nie miał wielkiego znaczenia w życiu rodziny. Większość uważała go za głupca, jednak nie mówiono mu tego otwarcie, gdyż był synem Dona i brata Michaela. Szczególną troską objęła go jego matka oraz siostra. W młodości Fredo był fizycznie najsilniejszym z braci, spośród których był drugi, jeśli chodzi o wiek. Właśnie w książce Powrót Ojca Chrzestnego przedstawia się go jako osobę niedocenianą i bystrzejszą niż inni uważają. Jest świadomy tego, jak Michael go oszukuje, popada w alkoholizm i okazuje się biseksualistą. Hubert Gruber, postać fikcyjna bohatera brytyjskiego sitcomu Allo Allo, grany przez Guya Sinera. Gruber jest porucznikiem w jednostce pancernej Wehrmachtu. Jest niezwykle wrażliwy, nieco zmanierowany i uwielbia koniak. Przebywając w kawiarni Café René, zwykle podrywa René lub gra na pianinie. Gruber nigdy nie potwierdził swoich skłonności homoseksualnych, mimo że jego zachowanie w serialu sugerowało, że jest zakochany w René. W ostatnim odcinku serialu Gruber zostaje przedstawiony jako małżonek Helgi, z którą ma 6 dzieci, jednakże w Powrót Allo Allo z 2008 roku zostało jasno określone, iż Gruber w zamierzeniu miał być homoseksualistą. Jamie Gump, czyli Buffalo Bill, bohater powieści Toma Harrisa i opartego na niej filmu pod tytułem Milczenie owiec. Urodził się w 1948 roku, porzucony przez matkę alkoholiczkę, był wychowywany przez dziadków, których zamordował, gdy miał 12 lat. Gump zamierzał wstąpić do marynarki wojennej, nie został jednak przyjęty. Zaczął pracować jako krawiec, uważał się za transseksualistę i chciał poddać się operacji zmiany płci, jednak wniosek o nią odrzucono jako podstawę, podając niezrównoważenie psychiczne Gumba. Kochankiem Buffalo Billa był Benjamin Raspali. Późniejsza ofiara Hannibala Lectera. Raspali podczas spotkań terapeutycznych z doktorem Lecterem opowiadał o swoich kontaktach z Gumbem. Powiedział, że musiał go zostawić, ponieważ ten zaczął mordować ludzi. Gump zemścił się na nim i zabił jego nowego kochanka Klausa. Gump, nie mogąc poddać się operacji zmiany płci, za jedyne wyjście uznał uszycie stroju za skór kobiet. Porywał je i przetrzymywał w studni, a następnie zabijał. Często wyszukiwał ofiary mające nadwagę. Po gwałtownym ich odchudzeniu wypreparowywał skóry
i szył z nich kostium. Policja nadała mu przydomek Buffalo Bill po tym, jak oskalpował jedną z ofiar. W gardle innej policja znalazła kokon ćmy z mierzchnicy trupiej główki. Gąb hodował je, ponieważ fascynowała go ich przemiana z poczwarki w motyla. To przepoczwarzenie uznawał za alegorię własnej przemiany. Remy Hadley, fikcyjna postać dramatu medycznego stacji Fox, Dr. House, odtwarzana przez Olivię Wilde. Trzynastka, bo tak ją nazywano, urodziła się na początku lat 80. w okolicach Nowego Jorku jako córka Johna i Annie Hadley. Kiedy była małą dziewczynką, jej matka zaczęła wykazywać pierwsze objawy choroby Huntingtona. Jej ojciec nie chciał, aby mała Remy patrzyła, jak umiera jej matka, więc nie pozwolił, aby jeździła z nim do domu opieki odwiedzać Annę. Prawdopodobnie Hadley pochodzi z bogatej rodziny, gdyż studiowała na Uniwersytecie w Nowym Jorku. W ostatnim odcinku czwartej serii pod wpływem House'a potwierdza swoje podejrzenie, że cierpi na pląsowicę Huntingtona. Początkowo pod wpływem załamania wpada również w nauk romansów z kobietami. Tara McClay, fikcyjna postać serialu Buffy po strach wampirów, grana przez Amber Benson. W sezonach 4-6, mimo iż pojawia się w serialu regularnie, w czołówce znalazła się tylko raz, w odcinku, w którym została zabita. Mimo to jej postać często traktowana jest równorzędnie z głównymi postaciami. Tara McClay urodziła się w 1980 roku. Poznajemy ją w odcinku Hush jako studentkę uniwersytetu i członkinię stowarzyszenia Wika, działającą na uniwersytecie. Jest bardzo nieśmiałą osobą, ale jednocześnie jedyną prawdziwą wiedźmą w grupie. Z czasem dowiadujemy się, iż jest lesbijką. Związek obu dziewczyn zaczyna pojawiać się już w sezonie czwartym, ale tak naprawdę pokazany jest dopiero w sezonie piątym, gdy obie dziewczyny stają się bardzo śmiałe. Lee McDermott, postać fikcyjna, bohater serialu Gotowe na wszystko, grany przez Kevina Rama. Właściwie przez cały serial jest pokazywany jako gej, ma partnera Boba Huntera. Bobby Lee po przeprowadzce z wielkiego miasta osiedlili się w Fairview, w domu sąsiadującym z głównymi bohaterkami. Już na samym początku doszło między nimi a Susan Delfino do nieporozumień na temat ich orientacji seksualnej. Bob pojechał do pracy lub szukać pracy i gdy wrócił ich pies, uprowadzony wcześniej przez Susan, by wkupić się w łaski Lee, wybiegł z garażu Susan, w którym wytaplał się farby i pobrudził jego garnitur. Dodatkowo w swoim ogródku umieścili rzeźbę z Finlandii, przedstawiającą gejów oczywiście. Vito Spatafore, fikcyjna postać serialu Rodzina Soprano, grana przez Josepha Ganascoli. Był członkiem rodziny Di Meo i podwładnym Tonego Soprano. Był żonaty z Marii Spatafore i miał dwójkę dzieci, Francesca i Vita Juniora. Był biseksualny. Stało to ujawnione w piątym sezonie i było jednym z głównych wątków szóstego sezonu. Chloe, czyli tytułowa bohaterka filmu Chloe, amerykańskiego thrillera z 2009 roku w reżyserii Atoma Egoyana. Jest to remake francuskiego filmu Nathalie z 2003 roku. Główna bohaterka, Katarina, grana przez Julianne Moore, podejrzewa, że jej mąż, grany przez Liama Nelsona, ją zdradza. Kobieta postanawia wynająć prostytutkę, Chloe, czyli Amandę Seyfried, by ta uwiodła męża. Z czasem między kobietami rodzi się fantazja. Że tak powiem. Film jest ciekawy, ale mocno średni finalnie. Także, no cóż. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.